Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Yuken, a dzisiaj w końcu długo oczekiwany i długo zapowiadany odcinek z Ranga Roku. Czyli zdradzę wam takiego trika, w jaki sposób awansować i zdobywać bardzo ładne punkty dzięki pewnemu trikowi, właśnie dzięki Ranga Roku. Ten Ranga Rok się za chwilę zaczyna i zaraz wam to będę pokazywał. Ten odcinek, moi drodzy, będzie pewnie w dwóch częściach nagrywany, w sensie o różnych porach, ze względu na to, że muszę swoje działania podzielić na raty. Wynika to, moi drodzy, z tego, że dziś, za 8 minut jeszcze, jak widzicie, mieliśmy starożytnego potwora, tego blaszaka tak zwanego, i były 4 potwory. Ja tu mogę wam oczywiście swój dziennik pokazać. Zobaczcie, co ja tutaj też wyprawiałem. Oczywiście giełda najemników, już połowy z tych najemników niestety nie mam. Mieliśmy jeszcze marsz CP, także dzisiaj bardzo intensywny dzień. Natomiast w każdym z potworów brałem udział, w każdym dokonywałem ataku, ponieważ zbierałem, moi drodzy, punkty. Udało się te punkty zdobyć, ale też nie na tyle, jakbym sobie tego życzył. Mam 144 biliony punktów, co oznacza, że bez problemu jednego żołnierza wyższego poziomu zrobię. W międzyczasie pewnie ze zdobytych punktów uruchomię kolejnego. Mógłbym tutaj mieć, tak jak planowałem, 180 bilionów punktów waleczności, ale, moi drodzy, nie miałbym złota i cały plan mój by tutaj poległ w gruzach, także niestety, coś kosztem czegoś. A z czego to, moi drodzy, wynikło? Z tego, że jeszcze wam mogę pokazać mój wynik w zrywie starożytnych, żebyście zobaczyli. Prawie 3 miliony punktów tutaj zdobyłem. Ataków to było łącznie chyba około 30, może nie chcę skłamać, ale było ich na pewno sporo. Dzięki temu, moi drodzy, awansowałem bardzo ładnie Kleopatrę. Tutaj wam pokażę, a już mam wszystko przygotowane na rangę. No i gdybym pewnie jeszcze z 2 ataki przeprowadził, to jak widzicie, myślę, że nawet tutaj koło jednego ataku, to Kleopatra już by była na 230 poziomie. Pięknie by to wyglądało, ale niestety, moi drodzy, wyniknęło to z tego, że nie wiem, tutaj liderzy klanu podjęli taką decyzję, że były 4 starożytne i oczywiście ja w tym 4 brałem udział, bo potrzebowałem punktów waleczności, musiałem je wbić, chciałem wbić ich jak najwięcej, ale odbyło to się kosztem tego, że straciłem srebro, trochę złota, świętej mikstury, a niestety już 4 blaszaka pokonać nam się nie udało. To był blaszak, moi drodzy, już na dosyć wysokim poziomie, 103. Nie pokonaliśmy go, przez co te 342, 2 skrzynie są w plecy, to tak średnio jest przynajmniej 100 tysięcy złota, 100 tysięcy tej mikstury, i około 150 nawet milionów srebra. To tylko w ramach wyjaśnienia, w każdym razie spokojnie jednego uruchomię, nie będzie, widzowie, z tym problem. Więc jaki jest ten protip do Ranga Roku i dlaczego w ogóle zaczynam o tym mówić jeszcze przed rozpoczęciem Ranga Roku, żebyście to widzieli krok po kroku, jak to, moi drodzy, robię. Są 2 wersje tego haka. 2 wersje i tutaj jeszcze przed chwilą rozmawiałem z przyjaciółmi na czacie klanowym i oni mają jeszcze inną wersję tego, natomiast ja z szacunkiem dla ich wersji twierdzą, że to działa, ale uważam, że to mnie nie będzie nic kosztowało, aby do tego się dostosować, jak tutaj mam w tych poradnikach. Ty, drogi widzu, wybierz sobie wersję, która jest dla ciebie korzystniejsza. Ja zastosuję jedną z tych wersji, bo chcę mieć pewność, nie chcę niczego spieprzyć. Pierwsza wersja haka na cały Ranga Rok polega na tym, że brzmi ona tak. Po uruchomieniu Ranga Roku nie otwieraj sklepu Ranga Rok. I to jest wspólna cecha dla obu poradników, drobu wersji tego haka. Czyli jeżeli Ranga Rok się zacznie, w moim przypadku za 5 minut, nie będę otwierał sklepu. Nie wolno otwierać sklepu Ranga Rok, tak? I teraz uderz na Ranga Rokę z 100 żołnierzami, niezależnie od poziomu, na którym się znajdujesz. Czyli żeby było jasne. To jest, ja ci to mówię krok po kroku w kolejności, więc bardzo proszę, skup się, drogi widzu, tak? Nie otwierasz sklepu Ranga Rok, kiedy zaczyna się Ranga Rok. Następnie, gdy już Ranga Rok się zacznie, uderzasz na któregokolwiek z potworów 100 żołnierzami. Żadnych najemników, żadnych nie potrzebujesz tutaj czy potworów. Po prostu bierzesz 100 żołnierzy tego poziomu, na którym jesteś, i uderzasz. I tutaj
Następny jest krok taki, że jak już uderzysz na tych 100 żołnierzy, z tymi 100 żołnierzami, no nie wiadomo, że zginą, ale to nie będzie dla ciebie strata wielka. Rozpoczynasz wtedy badania nad kolejnym poziomem twojego żołnierza. Zacznij od strażników. I tu jest taki przykład podany. Zacznij od strażników trzecich i zakończ je natychmiast. Czyli jeśli jesteś na poziomie czwartym, no to będziesz badać piątego poziomu, tak? Jeśli masz poziom piąty, no to będziesz badać szóstego. No ja jestem na poziomie szóstym, więc będę badać G7, siódmego poziomu, tak? I to zrobimy. Tylko nie będę ich natychmiast, moi drodzy, zakończyć, ponieważ no chcę, żeby wiadomo, w tym czasie przyjaciele z klanu, bo tam jest masa dni, żeby jednak mi to o połowę skrócili. Dlatego będę potrzebował ten czas, żeby też i wyjść z gry, żeby się troszkę, że tak powiem, przekimać. Znaczy nie ja kimać, ale żeby gra tutaj zdążyła przetrawić to wszystko. Mógłbym oczywiście stracić te wszystkie przyspieszenia, ale przy 500 dniach, moi drodzy, to sami rozumiecie, że chyba troszkę szkoda tych przyspieszeń, prawda? I następnie w tym poradniku jest to, że jeżeli już zakończysz badanie, bo tutaj jest wyraźnie napisane, rozpocznij badania nad kolejnym poziomem żołnierza i zakończ je natychmiast. Ja nie będę ich natychmiast kończył, to jest moja tutaj zmiana, po prostu ten czas sobie dam. I tutaj według tej wersji, jak zakończysz badania już wyższego poziomu twoich gwardzistów, tak, czyli już tych, do których dążysz przez rozwój, w moim przypadku, kiedy ja zakończę badania siódmego poziomu, to należy uderzyć znowu rangarokę z 100 żołnierzami. No tak twierdzi tutaj poradnik. Kolejny krok tego poradnika mówi o tym, że zamknij i otwórz ponownie grę. Nie otwieraj sklepu i zajrzyj aż tutaj. Możesz zajrzeć do sklepu i możesz już działać w rangaroku. Ta wersja mi się średnio, moi drodzy, troszkę podoba. To są dwie różne wersje i ja generalnie ten hak drugi będę stosował, czyli on jest bardzo podobny, czyli tylko go troszkę sobie też przesunę, bo ten hak drugi mówi o tym, żeby rozpocząć badania nad pierwszym z twoich strażników następnego poziomu, ale ich nie kończyć, czyli jak ja mam 2 minuty do zaczęcia się rangaroku, to powinienem już teraz rozpocząć badania, ale ich nie kończyć. Nie chcę tak ryzykować. Uważam, że lepiej zacząć te badanie zaraz po rozpoczęciu rangaroku, czyli połączyłem sobie te dwa poradniki. Jak zrobię źle, to sami mnie, widzowie, wyjaśnicie i sam się wkopię. Natomiast uważam, intuicja mi mówi, że wolałbym te badania zacząć, jak już rangarok faktycznie przetrawi, że mam G6, a ja sobie w tym czasie ulepszę na G7. Bo tutaj jest tak, że najpierw rozpocząć, a potem, gdy wydarzenie się rozpocznie, wejdź do wydarzenia, ale nie wchodź do sklepów. I to jest wspólna cecha, nie wchodzić do sklepów, tak? Przejdź do zakładek Jörgermunda czy Fenira i przejdź do potworów. Niektórzy mówią, żeby ich nie atakować, niektórzy mówią, żeby zaatakować jednego z nich. Nie ma znaczenia, którego. I to są właśnie wersje, tak jak mówię, przyjaciele z klanu, niektórzy piszą, żeby ich nie atakować, bo to i tak działa, inni mówią, żeby zaatakować jednego z nich. Nie ma znaczenia, którego, więc ja sobie zaatakuje Fenira, moi drodzy, z 100 żołnierzami. Uważam, że będzie spoko. I w tym momencie system ustalił twoje cele dla obecnego poziomu strażników, czyli jeszcze tego poziomu słabszego, tak? Zakończ badania nad największą liczbą strażników następnego poziomu, czyli w moim przypadku G7. Jak możesz, to wyszkol jak najwięcej żołnierzy, a następnie atakuj jak najwięcej. Zacznij od Jörgermunda, przynajmniej od momentu, aż otrzymasz bonus Fenira. No właśnie, moi drodzy, no właśnie. To jest, brzmi dosyć skomplikowane, bo to są dwie teorie, które mi tutaj przyjaciele przysyłali, więc jakby podzieliłem, na pewno nie jedna osoba z was takie teorie dostała. Ja więc po prostu nie przeczytałem wam tu wielkiej nowości. Moja zmianka będzie polegała, moi drodzy, na tym, że kiedy zacznie się rangarok, uderzę żołnierzami, których mam, a nie mam ich zbyt wielu, niestety. Uderzę żołnierzami, no na przykład S, no bo nie mam innych. 100 akurat jest. Także 100 żołnierzami uderzę na Fenira. To ten bonus mi tam nic nie daje. Wiadomo, że to są żołnierze do zmarnowania, tak? Więc uderzę 100 żołnierzami. A następnie rozpoczniemy, moi drodzy, badania nad kolejnym
etapem żołnierza i zobaczycie, ile to jest dni. Ja też wszystkie przyspieszenia włączyłem i tu będę czekał jednak na to, aby moi drodzy przyjaciele jednak mi to przyspieszyli, bo zobaczycie, ile to będzie dni. Tutaj mówią w poradniku, żeby skończyć to natychmiast. Ja uważam, że nie trzeba tego natychmiast kończyć, więc ja sobie, moi drodzy, ale pamiętajcie, żeby nie wchodzić do sklepów, nie? Także, żeby system ustalił te cele. O, już się zaczął Rangarok. Proszę bardzo, mamy Rangarok. Pamiętajcie, żeby nie wchodzić do sklepu, nie? Nie wolno wchodzić do sklepu. Sklep jest w zakładce. My sobie wejdziemy na Fenira, dlatego że tak jak mówię, tak sobie ustaliłem, że zaatakujemy na Fenira. Przyjaciele tutaj z klanu mówią inaczej, ale ja zrobię inaczej. Wiecie co, wezmę tu sobie, to już nie ma znaczenia, którego kapitana nie chciałbym go... No dobra, to rozbierzemy naszą... Bo to w sumie nie robimy. Wezmę animatorę, bo... Więc moi drodzy, zaczął się Rangarok, tak? Ja sobie zaatakuję Fenira, no bo to jest... Widzicie, tu jest sklep, nie wolno na to klikać. Nie wolno, nie wolno. Tutaj już mi system ustalił te cele i to jest bardzo ważne, żebym ja te cele bardzo fajnie zdobywał. Ale żeby to się zapisało, ten szybko atak, moi drodzy, przeprowadzę. No może smok mi się przyda, przy czym zrobimy odznacz. Nie będziemy, widzowie, tutaj żadnych potworów wysyłali, żadnej innej formy armii. Po prostu wysyłamy 100 żołnierzy i tyle. O Jezu, godzina, ale się wkopałem. Ale się wkopałem teraz. Czemu ja nie spojrzałem? No dobra, to muszę przez 3 minuty do was gadać, a my sobie zobaczymy, co w klanie. Nie spojrzałem. Widzicie, już ktoś tutaj atak robi. Możemy zobaczyć, jakimi wojskami przyjaciele atakują. Podejrzymy przyjaciół. No, ma też Faraona na wysokim poziomie. Nie, to jest Ramzes, przepraszam. Ale też kolega ma tutaj dużo jeszcze najemników. No ja tylu nie mam. Już jestem wypukany. Kolega ma już G7, także... Atakuje przez G7, ale jak widzicie też wziął G6, także całą armię jego i jeszcze nawet G5 wziął. Także żeby armia była różnorodna. To faktycznie się sprawdza i tak też będziemy robili, więc będziemy szkolili różne. Zobaczmy tutaj kolejną osobę, troszkę niższy poziom ma pani ode mnie, jeśli chodzi o Kleopatrę. Ale też widzicie, te liczby są w miarę trzymane, nie? Że połowa mniej jeźdźców od strzelców. No mniej więcej liczby ma zachowane, nie? Ale ona ma już G7, jakby nie patrzeć. O, tu jest bardzo dobry gracz, moi drodzy, NS, nasz zwierzchnik, też ma widać dużo najemników. No tutaj można każdego podejrzeć. To już są gwardziści, można powiedzieć, 8 poziomu, jakbym miał to tak nazwać, no bo to jest ten drugi poziom gwardzistów już. To jest tak jakby G8, nie? To już nie jest tylko G7, to już jest G8, moi drodzy. Także tutaj kolega fajnie rozwinięty, ale jak widzicie też ma armię dobrze dobraną, równe jakieś tam ilości pododawał. No i kogo tu jeszcze, może Boomera sobie przejrzyjmy. Też ma, widzę, G8. Ja sobie zaatakuję na Fenira, ponieważ tutaj też w tym poradniku, jeszcze raz wam to przeczytam, było napisane, że... przejdź do zakładek Jurgermund i Fenir i przejdź do potworów. Niektórzy mówią, żeby ich nie atakować. Ja stosuję metodę, jak widzicie, że chcę jednego z nich zaatakować. W każdym razie, jeśli atakujesz jednego z nich, to nie ma znaczenia, którego. Wybrałem Fenira, bo nie będę tam do przyjaciół dołączał, wiecie, z takim tutaj, z taką słabą liczbą. No, Konstantinę bardzo dużo, 50, ja pierdziele, ile Konstantinę punktów zdobył dla klanu, to jest mistrz. Konstantinę to jest mistrz, jestem tutaj, widzicie, marny 52 poziom, no ale też... Wiecie, no to też jest kwestia oczywiście, moi drodzy, funduszy, nie? Ja tak jak mówiłem, bym chętnie tych najemników sobie kupił, bym miał też lepsze wyniki, gdybym tylko, moi drodzy... O, srebra mi przybyło, więc możemy zaraz coś tam wyszkolić. Tylko się jeszcze zastanowimy, czy aby na pewno chcemy wyszkolić coś obecnego poziomu, bo my tak naprawdę na razie nie mamy żadnej armii. Mamy tylko tych 100 żołnierzy, których wzięliśmy. Tak jestem, słuchajcie, po wydarzeniu z Ryw Starożytnych wypukany ze wszystkiego, z armii, ze srebra, więc muszę teraz, dlatego też to dla was nagrywać ostrożniej. No ale to była sytuacja, powiem wam szczerze, której nie dało się przewidzieć i generalnie no musiałem, byłem zmuszony, żeby zdobywać, żeby robić te ataki, no żeby zdobywać punkty waleczności, więc dobra, nasza animatorę zaatakowała.
Żołnierzy tam uśmiercimy, więc o, już tutaj coś mi się zaraz... Aha, bo to są nowe te, dobra, to nie jest, nie są punkty, tylko animatory oczywiście wskrzesimy, no tych tutaj... W zasadzie też ich można wskrzesić. Dobra. Czyli tutaj oczywiście w triumfalnym wyzwaniu mi przyszło, bonusy przyszły. Także je odbierzemy, chociaż jak widzicie triumfalne wyzwanie mam już tutaj dość mocno zakończone. No i co, moi drodzy? No i według tego poradnika uderzyliśmy, a więc teraz powinniśmy, moi drodzy, jak najszybciej rozpocząć badania. I teraz, drogi widzu, zanim rozpoczniesz badania, to tak jak już ci mówiłem, powtórzę to jeszcze raz, żeby to miało ręce i nogi. U mnie, oprócz kapitana Farthada, który za te badania odpowiada, za przyspieszanie, również mam Aurorę i Helenę, dlatego że one są ubrane w taki sposób, jak widzisz, że jest też tutaj tempo badań 30%, czy tam 20 parę, także bardzo ładnie. No i moi drodzy, zaczynamy. Zobaczmy, czy ktoś z moich przyjaciół tutaj pomoc prosi. O, proszę, jeden kolega już wchodzi na siódemkę. Elitarny kusznik, tylko teraz nie wiem, czy on, właśnie teraz nie wiem, czy on żołnierza po prostu szkoli, czy technologię. Natomiast, moi drodzy, mając wszystko włączone, mając włączony status VIP, który również tutaj za tempo badań odpowiada, mając premkę ustawioną na wielkiego władcę, ruszamy do ataku, moi drodzy, gwardziści. Nastał ten wielki czas, na który czekaliśmy. Ja myślę, że zacznę, słuchajcie, od kuszników. O nie, szóstych, gdzie ja? Szóstych, siódmych, widzowie, siódmych. Proszę bardzo, badaj! Pomoc, widzicie? 625 dni, także, moi drodzy, jakbym się uparł, mógłbym bardzo szybko to zakończyć, natomiast no nie mam. Zobaczycie, ile spadnie z tych 625 dni, przypomnijcie sobie. I zobaczcie, mamy 54 biliony jeszcze nam zostało punktów, a potrzebujemy 90, także myślę, że za pomocą też i tutaj całego ranga roku zdobędę te punkty, także wtedy uruchomię już kolejnego. Tylko tak jak widzicie, no teraz to ja tutaj celowo chcę też, widzowie, zrobić sobie w tym pauzę, żeby mi ten czas zleciał, ale zobaczcie już, ile dni spadło. Było 625, a już mamy 580. Także tu mogę powiedzieć, że około połowę to spadnie i wtedy to przyspieszę. Chcę to zrobić, widzowie, w ten sposób. To jest tak zwana moja metoda, żeby po pierwsze zaoszczędzić jak najwięcej tych... O, możemy sobie zawalczyć na arenie, żeby codzienne zadanie wykonać. Moi drodzy, bardzo chcę po prostu zaoszczędzić przyspieszenia, bo wiecie, wiele ludzi, którzy no oczywiście gdzieś tam mają kasę, no tych przyspieszeń może i nie szanują. Ja szanuję, słuchajcie, te przyspieszenia, bo staram się grać ekonomicznie, no wiecie, jeżeli mówimy tu o 300 dniach różnicy, no to sami rozumiecie, że 300 dni to jest prawie rok. No to jest kupa czasu, także myślę, że warto jednak te 300 dni mieć przyspieszone za pomocą klanu. Zobaczcie, już jest 540, nie? A było, czyli już mamy prawie o 100 dni, zaraz będzie przyspieszone, gdzie wiele osób jeszcze mi wcale nie pomogło. Zaraz sobie zobaczmy tutaj w pomoc. Do sklepu nie wolno nam wchodzić. Zobaczcie, dopiero 13 osób mi tak naprawdę pomogło. Widzowie, pomogło mi 13 osób, a mamy możliwość, żeby pomogło 50 osób. Także wyobraźcie sobie, jeżeli, widzowie, to spadło o tyle dni... O, chyba zamknęliśmy właśnie arenę i też będzie, jak widzicie, prezent. Już tutaj odbierają przyjaciele. Ja do sklepu nie mogę wchodzić, chociażby mnie kusiło. Widzicie, 14, 15 pomogło. Także zobaczcie, jak to pięknie spada, nie? W oczach spada. Także rozumiecie chyba ten mój zamysł, dlaczego tak wam radzę. Tak jak mówię... Myślę, że to jest dobry sposób, bo daje nam tą 100% gwarancję, bo jeden z poradników mówi, aby zacząć badania żołnierzy wyższego poziomu, zanim zacznie się rang grok. Ja chciałem mieć tą pewność i zacząłem teraz. Oczywiście my możemy sobie, widzowie, tutaj wejść nie do sklepu, bo do samego ranga roku tu nam nic nie da, ale... Na przykład sklepu nam nie wolno klikać, ale tutaj już możemy wejść. Zobaczcie, tu nam system już ustalił, kiedy będziemy dostawali po prostu te punkty, nie? Dodatkowe. Także myślę, że z pomocą G7 pójdzie to szybciej. Dlatego ja też chcę, moi drodzy, spauzować, żeby
podbierać nagrody, podbierać też srebra. Chociaż wam powiem szczerze, że na pewno do ataku słabsze wojska będę chciał też wysłać i jeszcze mamy tą możliwość. Zobaczcie, co tu się dzieje, widzowie. Czy wy widzicie, kochani moi drodzy, co tu się dzieje? Jakie są ataki? Może zlecę szkolenie wojsk, słuchajcie, też G6, bo jak widzicie, moi przyjaciele z klanu tutaj G6 też wysyłają w jakichś ilościach, nie? Tych mają dwa razy więcej. Tak, tych ma dwa razy. No, to jest moja metoda mniej więcej, czyli to się sprawdza. Idealna metoda, moi drodzy. Też są ci? Dobrze. To słuchajcie, to G6 sobie coś wyszkolimy. I wiecie co? Ja sobie teraz już mogę premium przełączyć, jeśli już czas minął odpowiedni. Minął. Znowuż na marszałka, żeby mi srebro się produkowało. Ja staram się tego też, moi drodzy, pilnować. No i teraz sobie w armii wyszkolę z G6 coś, żeby mi tu było. No niech będą ci kusznicy na przykład. Cyk. Niech oni już się szkolą, bo pamiętajcie, ja to będę, moi drodzy, robił na raty i ten odcinek będę też dogrywał, później wam to zmontuję jakoś. No bo jakby w tym momencie no nie pokażę wam, jak to ładne, jakie są ładne wyniki z ataku, no bo muszę wyszkolić jednak troszkę wojsk. A żeby mógł wyszkolić wojsk, to znowu potrzebuję srebro. Więc myślę, co zrobię, moi drodzy, to jest całkiem prawdopodobne, ale może trochę codziennych zadań bym tu zrobił, że zbuduję wioskę do zbierania srebra, słuchajcie. I wyślemy, nie mamy, tylko armii nie mamy, musiałbym potworami wysłać. Kurczę, to też tak słabo, bo te potwory wolno zbierają. Zapomniałem, widzowie, że nie mam armii. No nic, to zrobię to w nocy, będziecie świadkami, jak zaczniemy następny odcinek, że zaczniemy go już z większą ilością srebra i też prezenty będę odbierał. Więc wtedy będzie można, wiecie, troszkę, po prostu to jest ten czas, którym ja potrzebuję, żeby zebrać siły. I tak jak wam tłumaczyłem na początku odcinka, no te siły muszę, moi drodzy, zebrać tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu no nie wyszedł nam czwarty potwór, nie zniszczyliśmy go, nie było silnych graczy. Ja i tak w nim brałem udział, no bo musiałem te punkty zdobywać i chciałem. Natomiast przez to, że go nie pokonaliśmy, no przez to są tego, widzicie, troszkę skutki, że jest problem. Bo gdybyśmy pokonali tego czwartego epickiego potwora, to ja bym się tu nie musiał o nic martwić, bym każdego żołnierza, wiecie, na doczekaniu był w stanie wam praktycznie wyszkolić i byście już widzieli tego wyniki. No ale tak jak mówię, nie żałuję absolutnie tego. Tutaj możemy podglądać na razie jeszcze jak przyjaciele te ataki przeprowadzają, jak widzicie, cały czas coś tu się dzieje. Także możemy sobie tutaj przyjaciół podglądać. Mają dużo niektórzy najemników, no ja tych najemników mam niestety mniej. Tutaj też ma kolega G7, wysłał gryfy G7. Tutaj ma jakieś katapulty wysłał, słuchajcie, nawet, to ciekawe. No tego nie wyślemy, bo nie mamy, ale wysłał też, widzicie, specjalistów 6 poziomu, także mieszana armia jak najbardziej ma sens. Mieszana armia, moi drodzy, jak najbardziej ma sens. Tutaj Loktavus ma... już nie zobaczymy. A chciałem podejrzeć. Kogo by tu podejrzeć? Ja wiem, że tak nieładnie pewnie, widzowie, co? Nieładnie tak ludzi podglądać z ukrycia, no ale chciałem, żebyście widzieli, jak tu sytuacja wygląda. No i właśnie, te napaści, jak widzicie, robią przez animatorę. Ja myślę, że też przez animatorę będę te napaści robił, a nie koniecznie Kleopatrą. Ale to zobaczymy. Tutaj też kolega już ma G7 i zobaczcie, konkretne jakieś tam ilości zawsze ludzie starają się pilnować i to wojsko musi być urozmaicone, czyli to, że ma G7, to jeszcze on ma G8 nawet, zwróćcie uwagę, to mimo wszystko G6 też wysyła. No, w mniejszych ilościach gdzieś tam, ale wysyła. Także moi drodzy, ja tą część drugą wam dogram. Będzie to sobota koło południa, jak już, chyba że coś mi odbije i w środku nocy zacznę wam z piątku na sobotę nagrywać. Natomiast muszę też na drugim kanale zrobić live'ika, więc za bardzo czasu mogę nie mieć. Także dogram wam, jak już tam troszkę zbiorę te siły, jak nam ten czas zmaleje. Zresztą zobaczcie, widzowie, bo cały czas pamiętamy, było 625 dni. Zobaczcie, moi drodzy, to co to się stanęło. Zobaczcie. Tylko 21 osób mi pomogło. Nie, przepraszam, nie 21, bo 30, no, czyli
troszkę więcej jak połowa graczy mi pomogła. Więc zobaczcie, z 600 dni już zjechaliśmy na 400 dni. A pamiętajcie, że ja miałem 600 dni, to dlatego, że tak fajnie tutaj to rozegrałem przez przyspieszenia. I jeszcze wam obiecałem, to może jeszcze powiem w tej części odcinka, bo obiecałem wam, że wam powiem, jak mniej więcej wygląda przykładowo zdobywanie G7, jak wygląda, ile punktów potrzebujecie. Bo ja mam tą rozpiskę, to jest to mniej więcej to samo, co widz napisał, tylko dokładnie wam powiem, na jakim poziomie potrzebujecie rozbudowę G7. Podkreślam G7, czyli to, co ja teraz robiłem przez ostatnie 2 tygodnie, co mogliście w odcinkach obserwować, no to zdobywałem te punkty, prawda? Przed chwilą byliście świadkami, że otwarcie tego G7 kosztuje 90 bilionów punktów, tak? To widzieliście. Widzieliście gdzieś tam w poprzednim odcinku, że jeden z poziomów to było 170 bilionów, a ja teraz wam powiem konkretnie. Więc level pierwszy to jest 1,7 biliona punktów. No, tam jest pikuś. Level drugi 3,5 biliona punktów. To też się wydaje być pikusiem. Jeden atak porządny Kleopatry i macie punkty. Trzeci poziom to jest 5,2 biliona. Czwarty 8,6. Piąty level to jest 16 bilionów, no to już tak z dwa taki, nie? Albo jeden konkretny. Szósty level to jest 31 bilionów, siódmy 52 biliony, ósmy level 78 bilionów, dziewiąty level 120 bilionów, no i dziesiąty 170 bilionów. I łącznie, moi drodzy, tych punktów tutaj jest 972 biliony. Tylko uwaga, drogi widzu, niestety mam do ciebie złą wiadomość. Identycznie wygląda, bo tam musisz dwie technologie zresztą ci pokażę. Chodzi mi o to, drogi widzu, że ty niestety musisz to zrobić razy dwa. Tak, wiem, że jest to bardzo zła wiadomość, ale to, co mówiliśmy, to mówiliśmy tempo marszu gwardzistów. To kosztuje tyle, że poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Ale identycznie kosztuje koszt szkolenia gwardzistów. Ale żebyś ty, drogi widzu, mógł tempo zrobić na 10 poziom, na 10 poziomie musisz mieć koszt szkolenia gwardzistów. Więc jest to zgodne z tym, co też widz napisał w komentarzach, że około 2, to już nie są 2 biliony tak naprawdę, tylko 2 terabajty. Znaczy terabajty, co ja powiedziałem. Dobra, wiecie, 2 tera, wiecie, o co chodzi. Ja już tutaj za bardzo komputerowo do tego podszedłem, jak z pojemnością dysku. Ale teraz walnąłem głupotę. Okej, okay, jak oglądasz, widzu, do tego momentu, to zostaw uśmiechniętą buźkę w komentarzu. 2 tera możesz napisać, 2 tera. Ale wiecie, o co mi chodzi, że te 900, to tam ile dokładnie było, już nie chce mi się aż tak dodawać, a zresztą tam o parę nie chodzi przy takich ilościach, ale no jeśli to jest 900, jest 972 biliony, no to faktycznie zamykamy się w dwóch tysiącach bilionów, czyli 2 tera, tak? No bo jeszcze otwarcie tego G7 też kosztuje. Dobrze, moi drodzy, no to ja tutaj grę zostawiam, niech mi to spadnie. Jak wznowię nagranie za chwilę, znaczy za chwilę, u mnie to będzie za parę godzin, dla ciebie już za chwilkę, drogi widzu, to zobaczysz zmianę tutaj w tym czasie, sobie to sprawdzimy, pewnie będzie zmiana oczywiście u mnie z kasą i niech tak się dzieje. Będę sobie szkolił wojska w tym czasie też. I wtedy zrobimy krok następny, czyli tutaj już jakby zapowiem, że jak zbadam to, no tak, no ale grę siłą rzeczy też system ustalił, zakończ badania. No właśnie, czyli moim krokiem będzie po prostu zakończenie badań. Jak już wejdę do drugiej części nagrania, będzie celem zakończenie badań i szkolenie tych strażników jak największej ilości, no i po prostu rozpoczęcie ataków. Ale wiadomo, że ja już strażników G6, których też do ataku chcę wysłać, moi drodzy, również w tym momencie gdzieś tam sobie będę szkolił tych G6, nie? Czyli wyszkolę sobie tam trochę gryfów bitewnych, tych teraz szkolimy kuszników, tego halabardnika wyszkolimy, również jeźdźca, a później będziemy po prostu szkolili też kolejnego
poziomu. Myślę, że będzie to Gites. Ja też chcę, jak widzicie, też jestem oszczędny, jeśli chodzi o te przyspieszenia i powiem wam tak, jeśli chodzi o szkolenie wojsk, oczywiście, drogi widzu, robiłem tak, się spieszyłem, przygotowując do starożytnego potwora, to oczywiście, że przyspieszałem dość mocno, żeby jak najszybciej te wojska wyszkolić, ale teraz jak ja wiem, że i tak wychodzę, oczywiście zajrzę za parę godzin do Total Battle i jakby no przyspieszę i na nowo zlecę szkolenie wojsk, ale polecam wam właśnie taką metodę, jaką stosuję, taką ekonomiczną, to znaczy nie tracicie przyspieszeń, bo bardzo dużo ludzi narzeka, że im tych przyspieszeń brakuje. Mi ich nie brakuje, dlatego że podchodzę w taki właśnie, widzowie, sposób, w jaki widzicie. Wykorzystuję w tym momencie status premium, do tego wam się przyznaję i ten status premium mi wygaśnie po Rangaroku i już nie będę z niego korzystał, bo tylko z tą myślą go stosowałem, tak? Stosuję ten status premium i moi drodzy również tutaj, jak widzicie, no mam, powiedzmy, szkole te wojska, żeby te 51 osób mi pomogło, tam będzie tam 4 dni, z tych 4 dni to sobie przyspieszę, zrobię nowe wojska i tak w kółko. Także w dalszej części odcinka, drogi widzu, pokażę ci, ile tam się zmieniło przez ten czas pauzy, no bo nie będę tak co chwilę wszystkiego, myślę, że pokazywał. Widzisz, możesz porównać, nie mam wojsk, jedno wojsko mi się szkoli, no bo nie liczę tych 194, prawda, to są elitarni kusznicy, nie? Nie liczę ich, no bo tak jakby ich tutaj nie było, chociaż też ich będę szkolił jak najbardziej. No bo nie liczyłem oczywiście potworów, ale też widzu, drogi, widzisz, no nie ma ich zbyt wiele. No niestety, te epickie potwory potrafią pożerać bardzo dużo najemników, potworów, armii, to tam jeszcze pal licho, ale potworów, najemników pożerają, więc dobrze, że trochę na giełdzie najemników mi się udało tutaj zadziałać. Ja bym chętnie promocję na najemników za realne pieniądze kupił, gdybym, wiecie, jaką miał możliwość, bo normalnie tego, no 250 zł, to ja za to nie ma opcji, żebym zapłacił. A jakby to było już parę dziesiąt złotych, a wiem, że może to być parę dziesiąt złotych, to bym z miłą chęcią to zrobił, natomiast niestety jest to niewykonalne. Także, drogi widzu, widzimy się po prostu za chwilę. Do zobaczenia. No i jesteśmy, moi drodzy, widzimy się ponownie. U mnie minęło parę godzin. Nie chciałem czekać do soboty. Już wszystko, co planowałem, zostało zrobione. Zobaczcie, jak się zmieniły przede wszystkim stany, jeśli chodzi o srebro, o złoto. To były prezenty, które odbierałem. I moi drodzy, zobaczcie, ciężki kusznik, 306 dni, czyli z 625, jeśli dobrze pamiętam, ten czas o połowę się zmniejszył. I teraz przy was chcę to zrobić, ale mimo wszystko mam takie przeczucie, chociaż no już ten atak wykonałem, więc myślę, że nie ma sensu dalej tego ciągnąć i po prostu, moi drodzy, to ładnie sobie przyspieszymy według tej metody, która była, no bo ten atak już wykonaliśmy, do sklepu nie wchodziłem. I teraz wam dam takiego protipa, moi drodzy. Pamiętajcie o jednej rzeczy, o tym w sumie powinienem powiedzieć na początku, że jeśli zaczynacie z tym Rangarokiem, tak, to żeby nie atakować Fenirów. Oczywiście ja tam zaatakowałem sobie jednego Fenira, ale to, moi drodzy, mówimy o ataku na Fenira, który był z 100 żołnierzami, tak? Natomiast ogólnie nie atakujcie na Fenira. Bardzo. O, i nasza Scandi, nasza Aurola się tutaj awansowała. Pięknie, pięknie, moi drodzy, to wygląda. Już wam mówię, o co chodzi. Zaczynajcie w tej kolejności, aby najpierw robić atak na, wraz z przyjaciółmi, na inwazję Jormungunda, czy jakkolwiek on się zwie. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, moi drodzy, że no dość istotne jest to, żebyście zdobywali punkty i w sklepie tego Jormungunda kupili sobie, co jest wam potrzebne. Tutaj mamy jeźdźców. No jeźdźców bym nie chciał, ale może zamienimy coś, odbierzemy Kleopatrze. Weźmy tych strzelców może. Może, wiecie co, odbierzmy Kleopatrze. Ja oczywiście mógłbym do tego ataku przystąpić z Kleopatrą, natomiast jest to napaść, więc ewidentnie, moi drodzy, chcę przystąpić naszą animatorę, bo ona ma takie same cechy, nie, w napaściach, jak nasza Kleopatra, mimo że jest na niższym levelu. A przy okazji trochę może awansujemy naszą animatorę.
Na co chcę wam zwrócić, moi drodzy, też uwagę, że właśnie dlatego atakujemy w tych napaściach w pierwszej kolejności. Tu sobie też przyspieszę konnego rycerza i wyszkolimy, moi drodzy, pierwszych gwardzistów poziomu 7. Także stało się, mamy to, dobra. Okej, i mamy, zobaczcie, strzelców, także ich też już szkolimy. Proszę bardzo. Nie mamy oczywiście jeszcze tyle punktów, ale je zdobędziemy i to też będziecie w dalszej części oglądali, a być może w ogóle nagram osobny odcinek z tymi postępami. Myślę, że tak to zrobimy, że dzisiaj skupimy się na tych podstawach, a w następnym odcinku po prostu, który wrzucę dzień później, pokażę wam moje dalsze postępy, bo to też wiem, że wielu z was czekało i zależało wam na czasie i tutaj nie ma co tego czasu przedłużać. Mogę spróbować, moi drodzy, napaść zorganizować, chyba że ktoś tutaj mnie uprzedzi i to zrobi. Już pozwolę sobie troszkę zmarnować przyspieszeń, nawet tych jednodniowych kilka. Jak widzieliście, daliśmy radę przez to, że, i to jest, moi drodzy, też taka odpowiedź, nie? Przez to, że oszczędzam te przyspieszenia, czasem mogę pozwolić sobie na tak zwane szaleństwo. Proszę bardzo, pierwsi 7 poziomu są już wyszkoleni. Strzelcy. Myślę, że armia nam w zupełności wystarczy do ataku, ale tu jakieś jeszcze potwory, widzę, można by wyszkolić. Muszę się mocno zastanowić, które. Których byśmy, jak widzicie, ubyło. Ubyło tych potworów, no. Też nie powiedziane, że musimy ich aż tyle, słuchajcie, szkolić, ile jest tutaj powiedziane, bo ja sobie mogę na przykład tylko 40 wyszkolić tych jeźdźców i będzie git. Zobaczmy, czy wszystko mamy git. Okej, niby jest git. Ciekaw jestem, czy ktoś jakąś napaść szykuje. No jeśli nie, no to ja postaram się taką napaść zwołać i to będzie po prostu taki temat dzisiejszego odcinka. Nadal nie wchodzimy do sklepu według tego poradnika. Pamiętajcie, moi drodzy. Zorganizujemy napaść. Ja będę to robił naszą animatorę. I teraz tutaj w tych liczbach pamiętajcie, żeby też zwracać uwagę na to, żeby nie tracić. No bo wiadomo, że wszyscy polegniemy. Aż sam jestem ciekaw, czy coś tu się stanie takiego magicznego. Oczywiście mamy tylko jednego poziomu, moi drodzy, więc jakby, no dobra, to już damy na maksa wszystkich. Aha, animatorę więcej nie weźmie, a skoro więcej nie weźmie, to jest to mimo wszystko pretekst, aby wyrównać te liczby. O co tak akurat chodzi o animatorę? Moi drodzy, chodzi nam tylko i wyłącznie o animatorę, nie bierzemy pod uwagę innego. No dobrze, no to robimy tak. Nie mamy zbyt dużego wyjścia. A ci to kto to jest? A, to też jest strzelecka, okej. Okay. A nie mamy tych... A mamy, dobrze. No zrobimy to dosyć taki 6000. Dobra, nie wziąłem pod uwagę, że mamy animatorę, widzowie. A animatorę nie jest aż tak rozwinięta. Widzicie, na błędach się człowiek uczy, ja się zapominam, że to nie jest Kleopatra. No powiedzmy, że taki skład mógłby być, chociaż powiem wam szczerze, że wolałbym to zrobić tak. Sześć tysięcy. Osiem tysięcy. Dwa tysiące. Więc tych jak najbardziej... no niech będzie 4000. Mogłoby być ich nawet więcej w zasadzie. Ale i tak więcej nie wstawimy. No dobra, no taki skład to w sumie nie ma znaczenia, bo organizujemy napaść, pierwszą napaść. Zorganizowała się ta napaść, czy się nie zorganizowała? Co się stało? Nie zrobiłem napaści? Co
coś musiałem, widzowie, źle kliknąć. No późna pora, wybaczcie mi. Dlatego myślę, że my zrobimy taki manewr, że ten odcinek podzielimy na dwa lub trzy nawet. I tak będzie, myślę, najlepiej, moi drodzy, dla was. Ja wam oczywiście podlinkuję w opisach, żebyście mieli łatwiej. Natomiast to się dzieje dużo i chcę wam jak najwięcej, jak najszybciej pokazać, a jak widzicie, moi drodzy, no nie zawsze tak się da. Dobra, 70. Nie zawsze tak się da, bo to jest po prostu szybka akcja, która się dzieje dość szybko. To wiecie co? Zróbmy taki manewr, że 8000. Tych dajmy też 8, bo nie mamy wyboru. To tych 4. Tych 400. No i się kończy źle. Widzicie? To troszeczkę... Troszeczkę musimy się tu pobawić i wtedy resztę dodamy tych. O, niech będzie tyle, ile. O, okej, okay, dobra, przeszła. Nie wiem, czemu poprzednia nam napaść nie weszła. Może nawet tutaj, słuchajcie, sobie otworzymy portal. Mam nadzieję, że mnie nikt nie napadnie. Ale żeby ułatwić przyjaciołom, też otworzymy portal. I to będzie taki temat, pierwszy atak, a resztę zobaczycie po prostu w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że nie jest zbyt późno i ktoś z przyjaciół dołączy do nas, do tej napaści. Fajnie by było, jakby podłączali. No gdzie ty idziesz z mojego portalu? Halo, ja tu napaść robię. Jest też trochę późno, moi drodzy. Jest też troszkę późno. To czemu inni? Czemu on tutaj nową napaść, kurczę, organizuje, jak ja mam napaść. To też jest, słuchajcie, takie niefajne, tak? Gość organizuje napaść w momencie, kiedy ja organizuję napaść. No, bez sensu. Zaraz mu smutną minkę wyślę, nie? Nie wiem, nie rozumiem czasami ludzi, no ale nie muszę wszystkich rozumieć. Nie jestem od tego. Według mnie sens jest taki, że jeśli ja byłem pierwszy, jeżeli ja bym widział, że ktoś organizuje napaść, moi drodzy, to zamiast sam organizować tą napaść, to bym po prostu nie organizował, tak? Tylko bym... No jest nas trzech, trochę nas mało. Jest zasada, że ma być pięciu, więc... Zobaczmy, czy jeszcze ktoś dołączy. Ja oczywiście odwołam, widzowie, tą napaść, bo to nie będzie miało większego sensu. Pamiętajcie, o jest, cztery, dobra, to nie odwołujemy. Okej, okay, kolega dołączył, dobra, super, to już nie było tematu. No to w czwórkę możemy, myślę. Zamknij portal. Zobaczcie naszą napaść. Oj. Kurczę, no nie zobaczycie, jak atakujemy. Pierwszy mój atak na... O, tak. Muszę portal zamknąć. O, widzowie, coś tu się podziało grubo. Dobra, portal zamknijmy, bo zaraz się zapomnę i wiecie, będzie problem. Co tu się stanęło, widzowie? A, triumfalne wyzwanie, ale też widzę, że w inwazji są zmiany. Ja, widzowie, nigdy nie miałem w Rangaroku tyle punktów. Nigdy nie miałem. Nie wiem, co tu się stało. Zobaczmy, co tu się stało. O kurde, 9. Ja pierdzielę. Patrzcie, co tu się stało. I teraz możemy wejść do sklepu. No to już kupujemy na Fenira. Ale pięknie. No to musimy zobaczyć podsumowanie. No oczywiście, jesteśmy zmuszeni do tego. W sumie wiecie co? Dobra, pierdzielę. 50 tysięcy mogę poświęcić tego złota. Naprawimy. Resztę zobaczycie w następnych odcinkach, już jutro będę dalej w to brnął. O kurcze, dostaliśmy też smakołyki. Fajnie, animatore nam awansowała. I punktów Rankoku wiecie co, to jest jakiś błąd, bo dostaliśmy 181 tysięcy, a nam zaliczyło. No piękne to jest, widzowie. To jest przepiękne.
To jest naprawdę przepiękne i zobaczcie, ja mam znowu od nowa. Gdybym teraz napaść zrobił i znowu bym 180 tysięcy punktów zdobył, to znowu zdobywam te punkty. To jest niesamowite. Wchodzimy teraz do sklepu, widzowie, i zobaczcie. Pierwsze co, to kupcie tego Fenira i dlatego wam mówiłem, nie atakujcie Fenira, póki go nie kupicie. Co ja sobie kupię? Od razu powiem wam tak, pójdę troszkę w ten sposób, żeby punkty podboju, waleczności, sorry, tutaj sobie kupić. Bo będą one w pierwszej kolejności dla mnie ważne dla kolejnych wojsk i to widzę, że naprawdę działa. Ja to robię pierwszy raz, robię to z wami, więc nie dziwcie się, że się tak tutaj, no nazwijmy to, podniecam. Bo ciężko jest się nie nakręcać. Zobaczmy, no nie mamy jeszcze 90 milionów, więc niestety nie wyszkolimy kolejnego. A szkoda, musiałbym jeszcze raz pewnie taką napaść zorganizować. A wiecie co, dobra. Dla widza. To jest dla widza, więc mam nadzieję, widzowie, że doceniacie i że po prostu zostawicie tą symboliczną łapkę w górę. Komentarz pod filmem. I też będzie mi bardzo miło, jak udostępnicie, żeby ta seria się troszkę rozwinęła. Ja i tak na tym grosze, moi drodzy, zarabiam, a to Total Bet, no niestety nie, ze względu na sytuację finansową, no nie mogę kupować pakietów. Kupuję tylko złotą przepustkę. Spróbuję, moi drodzy, jeszcze raz. Tutaj już zostawmy, dużo nam oczywiście odebrało potworów, no niestety. Zobaczmy, jaką mieliśmy ilość, widzowie, żebyśmy mieli tego wgląd. 7007, aha, okej, okay, dobra. O, ktoś organizuje napaść, no to pięknie. Oczywiście, że dołączamy, moi drodzy. Oj, popsułem. Dobra, olać to. Raz zrobimy, słuchajcie, inaczej, bez patrzenia na najemników. To było 7000. Już wam mówię dlaczego, bo chcę kupić w pierwszej kolejności moi drodzy, te punkty waleczności chcę kupić. O, niech będzie tak, zacznij marsz. No już nie dobrałem, oczywiście zaraz będziecie pisali, słusznie zresztą, widzowie, w komentarzach, że nie dobrałem dobrze wojsk, tak, drogi widzu? Tu 4 minuty, no trudno, będzie trzeba poczekać. Słusznie będziecie pisali w komentarzach, że dobrze wojsk nie dobrałem, ale nie było na to, moi drodzy, czasu, bo jak dołączamy do napaści, no to nie zawsze jest czas, jak organizujemy ją sami, to ma sens. Natomiast, drodzy widzowie, jeszcze raz, tutaj będę powtarzał, jak widzicie, w pierwszej kolejności bierzemy udział w napaściach i oczywiście za udział w napaściach nie macie tych punktów waleczności, niestety nie macie. Aha, smok mi poszedł, to go nie nakarmię. A dobra, i tak bym go za wiele nie nakarmił. Ale jak widzicie, widzowie, słuchajcie, smok na 190 poziomie. Także pięknie, pięknie to wszystko tutaj się... Pięknie to wszystko się dzieje. Także w pierwszej kolejności róbcie napaści i atakujcie tutaj. Jestem ciekaw, bo widzę, że w Fenirze wygląda to tak samo. Zobaczcie, jak niski jest poziom tych Fenirów. Jak my zdobędziemy 180 tysięcy, to my wykupimy cały ekwipunek. To jest przepiękny, słuchajcie, myk. I mogę wam potwierdzić, co widzicie czarno na białym, że to działa. Ja myślę, że tutaj po prostu ten odcinek napiszę przyjaciołom. Napiszę im, to jest niesamowite. Mam nadzieję, że pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy przyjaciele. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że piszę na czacie. Jak ktokolwiek z was mnie ogląda, zostawcie proszę komentarz pod filmem. Jakby cały czas dostaję od was bardzo fajne wiadomości tutaj w Total Battle i to jest naprawdę... Napiszę, szoku doznałem. Ja naprawdę doznałem szoku, widzowie. Ja powiem wam szczerze, że nikt mi tego nie pokazywał, nigdzie tego nie widziałem, jak to działa. I przetestowałem to. To był taki test, czy się uda, czy się nie uda. Ale do wniosków, wiecie, macie nagrane to na odcinku. Na wyciąganie wniosków przyjdzie jeszcze czas. Teraz jest już późno, bo ja to nagrywam o 1 w nocy. Jeszcze też przed chwilą live'a skończyłem na drugim kanale, także też już jestem troszkę zmęczony, moi drodzy, ale nie wytrzymałem. Chciałem to zrobić, żeby ten odcinek wam jak najszybciej wrzucić.
póki Ranga Rock jeszcze trwa, chociaż i tak większość z was ten odcinek pewnie zastosuje dopiero w przyszłym sezonie. Postaram się, moi drodzy, jeszcze dwa odcinki z tego nagrać i wam pokazać, jak wszystko tutaj pewnie wyczyszczę, wszystkie możliwe punkty tutaj zdobędę. Znaczy, no wszystkie możliwe to jest może zbyt mocne słowo, natomiast zobaczcie, ile ja zdobyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak, dziewięć i tu już... I zobaczcie, to jest niesamowite, widzowie, ja nie wiem, co mam powiedzieć. To jest niesamowite, jestem po prostu w tym momencie w tak ogromnym szoku, zdobyłem 181 punktów tego rank roku, a Jörgumunda tylko 72 tysiące punktów i wiecie, no teraz sobie chcę po prostu zrobić jeszcze jeden atak, żeby wykupić, widzowie, tutaj ja wam już pokazuję, to zobaczycie w dalszej części, tak? Chcę zdobyć dalej punkty, żeby wykupić jeszcze raz te tutaj, te punkty waleczności. Chcę je wykupić po to, żeby móc po prostu kolejnego gwardzistę siódmego poziomu awansować. Będą to pewno ci chabrywnicy, czy jakkolwiek się zwią, ale najważniejsze, że Fenira wykupiliśmy. Fenir, pamiętajcie, jest najważniejszy i myślę, że w pierwszej kolejności właśnie Fenira. My w klanie jeszcze mamy taką zasadę, żeby każdy wykupił skrzynię klanu. Ja myślę, że tu wykupię po prostu wszystko. Jak zawsze wykupię oczywiście 1 bilion punktów doświadczenia, przy czym nie wiem, czy ten exp, moi drodzy, wykorzystam. Jak tam z tą zbiórką przed napaścią? Ile jeszcze czasu zostało? O, już zaraz idziemy. To zaraz zobaczycie drugi strzał. A resztę wam nagram jutro, albo może jeszcze coś poza odcinkiem też zrobię. Moi drodzy, chcę kupić te punkty tutaj podboju, bo po prostu w tej napaści grupowej, że tak powiem, no nie zdobywamy tych punktów waleczności. No źle mówię, podboju to są punkty waleczności. Natomiast mi na nich zależy, żeby kolejnego odblokować wyższego poziomu G7 i myślę, że jeszcze większe cuda się będą działy. To jest niesamowite, moi drodzy, chociaż tutaj mi za dużo widzę nie skoczyło ranga roku, bo mi skoczyło raptem tylko o 3, ale niewiele brakuje do kolejnego i myślę, że te punkty kupimy bez problemu, proszę. Zobaczcie, no to się dzieje magia, to są dwa ataki, to jest... Ja nie wiem, co mam powiedzieć, widzowie, w tym momencie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Oczywiście te punkty też chcę zbierać, żeby ekwipunek sobie kupić i zrobić ekstra, super, zarąbisty ekwipunek. I zobaczcie, tutaj zrobimy, te kamienie sobie kupimy, ale na razie będę zbierał punkty. No, jestem w szoku, widzowie. Jestem po prostu w ogromnym szoku, co tu się dzieje. Naprawdę jestem, widzowie, w szoku. Coś niesamowitego. No myślę, że mając tyle, tutaj jeszcze mam... Zobaczmy, no może tutaj tej armii już nie będę skrzeszał, bo mamy tyle srebra, widzowie, że tę słabszą armię sobie usuniemy, ale zostawimy tych gwardzistów siódmych. No oczywiście 5000 wszystkich skrzesimy i razem z wami. Tylko uwaga, widzowie, portal zamykamy. To będzie już koniec odcinka, tak to myślę, że zakończymy, a reszta po prostu patrzcie na moim kanale, obserwujcie, subskrybujcie, będzie reszta tej części. Zobaczcie, moi drodzy, pierwsze co to wielki władca. Znowu do tego wracamy. Bo akurat mam premium i ono mi się skończy. Tutaj wywalamy naszą animatorę, która też fajnie awansowała i wrzucamy Tom, ale dlatego, że ma fajne ubrania, nasza Aurorka. I widzowie, patrzcie, co robimy. Akademia, gwardziści. I tego język mi się, widzowie, ciągle plącze. Zobaczcie, znowu 625 dni i znowu awansujemy. Więc zostanie nam jeździec i gryf bitewny. No to jest coś niesamowitego, moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Także myślę, że widzicie, że to działa. Ja jestem w szoku, bo mamy dwa ataki. Tylko dwa ataki, a zobaczcie, co się stało. I to nie chodzi o to, że nie dostaliśmy dużo expa, bo ja wysłałem animatorę, a nie na przykład Kleopatrę, tak? Ale chodzi tutaj o te punkty tego łuska Jörgumunda, tak? Jakkolwiek on się zwie. I zobaczcie, że przy dwóch atakach dostaliśmy, moi drodzy, takie wyniki. Oczywiście teraz, żeby wam wszystkim na zakończenie już
No niestety muszę wam sen z powiek tutaj zmyć, że to jest jednorazowy hak. Dobrze słyszysz, widzu, to jest jednorazowy hak, jeśli awansujesz swój poziom. No bo oczywistym jest to, że jeśli będzie za miesiąc ranga rok, to już nie będzie dla mnie tak łatwo i te punkty się znacznie zwiększą. I tak samo punkty, które muszę zdobyć w starożytnym, również się znacznie zwiększą. Ale jak widzicie, mamy na przykład 141 zdobytych punktów tysięcy. A skoro zdobywamy średnio po 70, no to bez problemu zdobędziemy kolejne 3, może 4 na następnym. Także pójdzie to jak masełko, moi drodzy, pójdzie to jak masełko i ja będę chciał też ten ekwipunek sobie tutaj zrobić. Później będę atakował Fenira, jeszcze Fenira nie atakowałem, aczkolwiek widzowie, troszkę mnie kusi, żeby z wami jeden atak w tym momencie na Fenira może przeprowadzić, dlatego że wiecie co? Dlatego że myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Chociaż już tą armię uśmiercimy, aczkolwiek nie możemy sobie pozwolić, bo nie mamy armii. Kurczę, bardzo bym chciał, widzowie, z wami to zrobić. Wiecie co, dla widza zrobimy. Słuchajcie, zrobimy, moi drodzy, dla widza. Jak widzisz, widzu, dla ciebie się poświęcam o tak późnej godzinie. Także dlatego te łapki w górę, te komentarze, to wszystko, co robicie, dla mnie tak bardzo dużo znaczy, bo to też pomaga w rozwoju kanału, a ja na tym jakieś tam grosze zarabiam, wkładając to serce. Przydałoby się na pewno więcej, bo wiem, że zasługuję na to, więc dlatego pomagacie mi, udostępniając, komentując, zwiększając po prostu zasięgi. Teraz poświęcam troszkę przyspieszeń, ale chcę jeden atak, a już nie. Już nie, bo mi przyspieszyli, jak widzicie. Dobra, ale 3 godziny poświęcimy. Mamy tu. Jeszcze gryf bitewny mi zostanie. A ile mamy tych? A tych jeszcze trochę mamy. Dobrze. Oczywiście mógłbym teraz, widzowie, i może wiecie co, ja to zrobię. Dobrze, widzowie, zróbmy to. Słuchajcie. Tylko że ja technologia. No to dobra, musiałbym chwilę pauzy zrobić. Słuchajcie, moi drodzy, zrobimy chwilkę pauzy w nagraniu, ale dosłownie chwilkę, żeby minął ten status premium, bo nie chcę tu na wielkim władcy tego robić. Wiecie co, już trudno, mam tyle przyspieszeń, że dla widza poświęcę, żebyście mogli zobaczyć jeszcze większy szok. Zużyję, mimo że po prostu, no wiem, że mogliby mi to połowę przyjaciele z klanu zmienić, ale ja to po prostu zmienię. Tylko żebym to zmienił, muszę mieć wielkiego marszałka, musi mi minąć 10 minut. Także widzowie, na 10 minut ja robię szybką pauzę. Za 10 minut, żeby mógł przełączyć tutaj ten status premium. No to zobaczycie i zobaczymy też, moi drodzy, wyniki. Zobaczcie, to jest też bardzo ważne. 300% siły przeciwko oddziałom Fenirów. Dlatego mi na tym właśnie zależało i to kupujcie jako pierwsze. Dobra, 10 minut szybkiej przerwy i za 10 minut nagrywam dalej. No i dobrze, moi drodzy, 10 minut minęło. Zaraz zmienimy ten status, a tymczasem przyspieszamy i jeszcze jedno wojsko sobie wyszkolimy. Widzu drogi, kochany, wspaniały, cudowny, to dla ciebie. Oszczędzam te przyspieszenia i wiem, że w tym momencie robiąc to tracę, ale robiąc coś dla widza zawsze myślę, że zyskuję, bo wasze komentarze, też to, co piszecie do mnie w Total Battle, jest tak miłe, tak motywujące, że myślę, że przyspieszenie tego pod odcinek, no niestety odcinki czasem wiążą się, jak widzicie, z kosztami, więc to, że czasem pod odcinek musiałbym jakiś pakiet kupić, no jest to oczywiste, ale jak widzicie, tego nie robię, a nawet ba, moi drodzy, staram się, jak tylko mogę, oszczędzać. O, 3-dniowymi tutaj przyspieszyliśmy. Staram się, jak taki sęp, można powiedzieć, widzowie, oszczędzać. No i tadam. I szukam możliwości kupienia pakietów taniej. Niestety nie udało mi się znaleźć możliwości kupienia tego w Turcji, więc no trudno się mówi. Chyba nie ma jednak tego sposobu. Jeszcze 40 sekund. Także za 40 sekund ruszamy. Albo dobra, w sumie to nie ma wpływu na szkolenie armii, bo możemy już go wyszkolić. Jakby sam status VIP tutaj premium nie ma do tego nic, bo i tak będziemy przyspieszali.
Srebro sobie, moi drodzy, kupię również w sklepie. Ja myślę, że tutaj w sklepach wykupię wszystko i wykupię najlepsze pakiety, jeśli chodzi o ekwipunek. Ale to wszystko zobaczycie, taką relację, może nazwę tak ten odcinek, po prostu jako relacja z... Dobrze kliknął. 3 sekundy. Nazwę to, widzowie, relacja z Rangaroku, tak, że o, jest, mamy, okej, tego już tutaj przyspieszamy, dużo przyspieszeń poszło na to, dużo po ten odcinek zainwestowałem, ale robię to z całego serducha, widzowie, dla was, za to, że jesteście, tutaj jeszcze coś myślę, że wyszkolimy. Oj, gryfów bitewnych nie mamy. Mamy dużo mniejszych, nie, no to wiecie co, gryfy trzeba też wyszkolić, jeśli chcemy taki atak zrobić. No trudno. Dobra, to tutaj sobie zrobimy szkolenie gryfów. Niech one się tam szkolą przez noc, to już zostaje. A to, co mamy, to używamy. Moi drodzy, bierzemy Kleopatrę. Ja już sobie poza... w czasie pauzy... podmieniłem naszą animatorę na Kleopatrę. Jak widzicie, tych tutaj... niestety najemników nam ubywa. I to jest ból. To jest ból. Największy chyba ból, jaki może być. Ciśnienie mi się zaraz skończą, więc spoko. Potworów już nie zmieniam. I teraz dobranie odpowiednio armii. No to czekajcie. Jakby to dobrać? 12? 12 nie. 11 albo 10 do równego dajmy. Czyli 5. Tu oczywiście jeszcze by się, widzowie, specjaliści przydali. Kurczę, źle. Tak nie można. Widzicie, Kleopatra mi tak, widzowie, awansowała nagle. 5500, 550. To tych może po 4000, zobaczymy. I tych tutaj też coś dodamy. Tych też można. No to tych niech będzie też 500. Nie można? Można 500. Tych można więcej. Moi drodzy. No grubo, grubo. Dobra, to tych damy tyle samo w takim razie, 5500, a tych ile możemy dać? Dobra, 525, niech tak zostanie, zacznij marsz, olać już to wszystko, jest późno, nie mam czasu na analizowanie, bo potem się żalicie, widzowie, że odcinki są za długie, no ale jak sami widzicie, nie da się tego krócej, nie da się krócej odcinków nagrywać. Może parę ataków poza odcinkiem zrobię. Chciałem wam tylko pokazać, czy coś tu się stało fajnego w Fenirze. No nie stało się nic takiego, co... O nie, stało się, widzowie, patrzcie. 7. Stało się bardzo fajnie w Fenirze. Sklep. Zobaczcie, co się stało. 1,20 milionów za pierwszy atak. Na pewno będę chciał kupić tutaj te smocze monety. Tego już nie będę kupował, bo nie ma sensu. Natomiast... pewnie kupię srebro, pewnie kupię klucze do 20 poziomu, do twierdzy. No i zobaczymy. Na razie zostawiam, bo pamiętajcie, że też mi zależy, widzowie, na ekwipunku, tak? Ja chcę tutaj ekwipunek sobie wykupić, żeby go mieć. Patrzcie, tutaj też i w triumfalnym wyzwaniu kolejne nagrody. No dobrze, zobaczmy na wynik. No... 4,3 biliona to nie jest dobry wynik, jeśli chodzi o punkty waleczności. To jest bardzo słaby wynik według mnie. Natomiast nam bardziej chodziło o ten kieł Fenira, nie? I to całkiem spoko. No punkty doświadczenia bardzo słabe, także Kleopatry niestety nie awansujemy. No cóż, moi drodzy, zamykamy portal. Też mamy mało najemników. Mówię, gdybym ja miał ich tu znacznie więcej, to na pewno byłoby to łatwiejsze. Także zamykamy portal na waszych oczach, widzowie. Kasuję tutaj tę całą naszą armię. Pewnie źle dobraną, można byłoby ją lepiej dobrać. Dziwię się, że nagród nie dostałem za wyszkolenie armii, ale to już tam się wytnie. Dobra, wskrzesimy.
I to by było na tyle, jeśli chodzi, moi drodzy, o ten odcinek, bo już jest dość późno, a druga część tego na pewno będzie jako w formie relacji mojej i pokazania moich wyników. Natomiast jak sami widzicie, to działa, bo reasumując, ja nigdy ani w jednym ataku, ani w drugim nie zdobyłem tyle punktów, a chodzi o to, że za to kupujecie w sklepie, więc naprawdę, widzowie, moi drodzy kochani, gra jest warta świeczki. I zobaczcie, ja tutaj jakby nadal nie rozumiem, bo tu nadal mam 100 tysięcy do zdobycia, a dziennik pokazuje, że zdobyłem 100 tysięcy. Więc jeżeli teraz zdobędę znowu 100 tysięcy w tym Fenirze, no to zobaczcie, że znowu odblokuję przynajmniej kilka. I to są punkty, za które sobie ekwipunek kupimy. Także w końcu kupię swój wymarzony ekwipunek do mojej Kleopatry, żeby ona miała taki ekwipunek dla całej armii. Jak nie wiecie, o co chodzi, to już wam pokazuję. Kuźnia, warsztat, tutaj ekwipunek Rankoku, wojownik Rankoku. Będę chciał wykupić chyba te najlepsze jednak. Żeby zobaczcie, gdzieś tam było na wysokim poziomie, nie? Przynajmniej te 60% i zobaczcie, to jest siła przeciw epickim potworom. I dla jasności, moi drodzy, to będzie ekwipunek, który będę używał tylko do ataku na epickie potwory. Epickim potworem jest potwór z roku, jest sądny dzień, jest oczywiście nasz słynny starożytny. Wtedy Kleopatra nabierze naprawdę ogromnej siły. Czy Kleopatra... No prawie awansowała, widzowie. Aż serce boli. Musimy to zrobić. Tą jedną rzecz musimy zrobić, widzowie, ale to nie było chyba tutaj, tylko w tym poprzednim. I tak mówiłem, że to kupię. Bo chcę kapitanów w ten sposób awansować, na przykład Cartera, ale co to tam 110 tysięcy, zobaczcie. Co to jest 110 tysięcy? Kleopatrę trzeba wyrównać. To już niech ten odcinek się zakończy takim akcentem, że widzowie, Kleopatra, cyk, osiąga 230 poziom. Fardhat, cyk, osiąga kolejny poziom. No i no, nasza Helena nie może być gorsza, bo pamiętajcie, że od Heleny znaczy szkolenie wojsk. Dobrze, mamy Helenę i zobaczymy, kogo jeszcze. Trzech kapitanów, widzowie, awansowaliśmy dość fajnie. A jeszcze dzięki temu... O, proszę, złoto weszło. 15 tysięcy złota, widzowie, dzięki temu jeszcze dostaliśmy. Czy to nie piękne? I zobaczcie, mam łącznie 107 milionów potęgi. A jeszcze niedawno się cieszyłem, że wbiłem 100 milionów. Także to jest niesamowite. Jeśli bym kupił pewnie kolejne, to mógłbym kolejnych tutaj kapitanów awansować, ale nie wiem, którzy by mi się tu przydali. Czy animatore by się przydała? Ja wiem, że mi na Helenie na pewno zależy, żeby 185 poziom osiągnęła i być może to zrobimy. To jest przepiękne, widzowie, to jest przepiękne, bo będą nam się szybciej wojska szkoliły. Na pewno coś bym dodał do Cartera, no bo będzie większa skuteczność krypt. I w sumie nie wiem, do kogo bym dodał. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy, ale coś niesamowitego. Jestem zachwycony, także drogi widzu, na tym kończymy ten odcinek, taki z dwóch części składający się. Jeszcze coś tam podziałam i pokażę wam relację w następnym odcinku, który zobaczycie już jutro, myślę. Będę nagrywał, jestem podjarany tym Rangarokiem, tym hakiem. No niestety, abym mógł kolejny taki hak wykorzystać, to będzie G9, czyli jeszcze trochę sobie poczekam. A już następny Rangarok, który będę miał za miesiąc, będzie trudniejszy. I ty też, widzu drogi, pamiętaj, że twój Rangarok również będzie trudniejszy. Może mi się jeszcze dzisiaj jakimś dziwnym trafem przez te ataki uda zyskać te 90 bilionów, żeby ostatniego z naszych gwardzistów siódmego poziomu tutaj levelować. No zobaczymy. Także drogi widzu, trzymaj się, dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz gorąca prośba o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem oraz, co dla mnie bardzo dużo znaczy, udostępnienia tego swoim znajomym z Total Battle, żeby ta seria się też rozwijała, bo zawsze to motywuje, że oglądacie, do końca często oglądacie i każdy miły komentarz zawsze dla mnie dużo znaczy i mnie motywuje. Także trzymaj się, drogi widzu, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!